kosakowo świętuje, ale świętujemy dużo skromniej. Nie mamy takich patetycznych, takich podniosłych uroczystości, tak jak to było co roku, ale spotykamy się w takim bardzo skromnym gronie. Ale mimo wszystko chcemy pokazać, że pamiętamy, że potrafimy uczcić 11 listopada, czyli 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Składamy kwiaty tutaj w Kosakowie pod pomnikiem Kleby. Mam nadzieję po prostu, że w przyszłym roku wrócimy bardziej do normalności. Dużo osób chce oczywiście złożyć te wiązanki, dlatego podzieliliśmy to specjalnie o 12.00 jedna partia, 12.20 kolejne i 12.40 kolejne osoby, które będą składać te wiązanki. Dużo osób chce jednak uczcić tę rocznicę, także chcieliśmy specjalnie te uroczystości podzielić na takie trzy tury.